Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku bieżnik z okrągłych elementów. W zależności od ilości tych elementów, czy też rozetek, bieżnik może być dowolnej długości, tak jak Wam pasuje. Do jego wykonania musimy wydziergać dwa rodzaje elementów. Rozetki środkowe, w moim wypadku tutaj są trzy, oraz rozetki brzegowe, które zamykają nam z dwóch stron serwetę. One różnią się od siebie ilością płatków kwiatka w środku. Te wewnątrz mają parzystą liczbę, czyli jest ich 8, natomiast brzegowe mają płatków 7. Film będzie się składał z dwóch części. W pierwszej pokażę Wam, jak zrobić rozetkę środkową, natomiast w drugiej części zrobimy rozetkę zewnętrzną, połączymy elementy, a następnie obrobimy całość ozdobnym brzegiem. Wszystkie rozetki, co warto pamiętać, łączymy ze sobą w trakcie pracy w ostatnim okrążeniu. Do zrobienia bieżnika korzystałam z kordonka Maxi w kolorze starego złota i szydełka 1,25 mm. Zapraszam! Zaczynamy od zrobienia pętelki, a następnie 12 oczek łańcuszka. Ten mój łańcuszek łączę w kółeczko oczkiem ścisłym. Gotowe. Teraz wykonujemy dwa oczka łańcuszka, a następnie w kółeczko 15 półsłupków. Zamknęłam nasz rząd oczkiem ścisłym i teraz robimy 4 oczka za słupek podwójny oraz 11 oczek na łuk. Czyli zaczynamy w sumie od wykonania 15 oczek łańcuszka. Gotowe. Dwa narzuty, bo będę teraz robiła słupki podwójne. Wbijam się w następny półsłupek. Wykonuję słupek podwójny. Potrzebuję jeszcze jeden taki słupek. Następny półsłupek. Żadnego półsłupka nie omijam z poprzedniego okrążenia. Mam dwa słupki podwójne, no i teraz 11 oczek na łuk. Mam 11 oczek, znowu dwa narzuty i dwa słupki podwójne w dwa kolejne półsłupki z poprzedniego okrążenia. I tak wygląda to moje okrążenie, czyli 11 oczek na łuk i 2 słupki podwójne. No i tak wygląda niemal skończone okrążenie. Kończę to okrążenie słupkiem podwójnym, ponieważ zaczynaliśmy 4 oczkami na słupek podwójny, a mamy mieć parę tych słupków podwójnych, 2 słupki obok siebie, w związku z czym kończę słupkiem podwójnym i wbijam się mniej więcej w trzecie oczko mojego, przepraszam, w czwarte oczko mojego łańcuszka, bo to jest słupek podwójny. I tak wygląda to okrążenie, czyli mamy 8 łuków opartych na 2 słupkach podwójnych.
Teraz przechodzimy oczkami ścisłymi na łuk, mniej więcej na trzecie oczko łuku. Czyli wbijam się w każde kolejne oczko łuku i przechodzę oczkami ścisłymi. Oczka ścisłe są malutkie, dlatego to przejście będzie niemal niewidoczne. I teraz zrobiłam trzy oczka ścisłe i następnie na łuku, tym na którym jestem, wyrabiam 9 słupków. 9 słupków zwykłych, raz nawiniętych. A więc za pierwszy słupek robię 3 oczka łańcuszka i następnie na tym samym łańcuszku jeszcze potrzebuję 8 słupków. Wkuwam się pod łańcuszek i robię słupki. Mam już ich 5, 6, 7, 8. Dziewiąty słupek. W ten sposób to wygląda. Teraz robię jedno oczko przerwy i przechodzę do następnego łuku. I ponownie 9 słupków na łańcuszku. Czyli już nie robię tych pierwszych 3 oczek za słupek, tylko od razu słupek. Pierwszy, drugi. No i musi być ich na każdym łańcuszku, na każdym łuku 9 słupków. Tak wygląda to okrążenie. I tak wygląda prawie skończone okrążenie. Zrobiłam tutaj za 9 oczkiem oczko przerwy i wbijam się w szczyt pierwszego słupka. Gotowe. Następne okrążenie będzie wyglądało niemal identycznie. To znaczy w każdy słupek z tego okrążenia wkłuwamy się słupkiem, a więc będziemy mieć znowu 9 słupków, natomiast rozdzielamy je nie jednym oczkiem łańcuszka, jak do tej pory, tylko 2. A więc robimy 9 słupków, każdy słupek na kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. Mamy zrobionych 9 słupków i teraz 2 oczka łańcuszka i przechodzimy do następnych słupków, do następnej grupy i kolejne 9 słupków. I w ten sposób robimy całe okrążenie. Gotowe. Okrążenie kończę, robiąc 2 oczka łańcuszka i wbijając się w szczyt pierwszego słupka. Kolejne okrążenie, moi drodzy, znowu niemal identyczne. Będzie różniło się tylko tutaj ilością oczek rozdzielających grupy naszych słupków, ponieważ teraz tych oczek będzie aż 6. A więc wykonujemy 9 słupków na 9 słupkach z poprzedniego okrążenia, a następnie robimy 6 oczek rozdzielających. 3 oczka za pierwszy słupek i teraz słupki. Mamy 9 słupków i robimy 6 oczek. 3, 4, 5 i 6. 6 oczek łańcuszka, narzut i wbijamy się w pierwszy słupek z następnej grupy. I znowu wyrabiamy słupki. Gotowe? Kończę to okrążenie robiąc 6 oczek łańcuszka. A następnie wbijam się w szczyt pierwszego słupka. No i teraz już od tego okrążenia zaczynamy zmniejszać ilość słupków. O 1 z jednej strony i o 1 na końcu. Czyli jeżeli mamy tutaj 9 słupków, to w tym okrążeniu zrobimy ich 7. Przechodzimy oczkiem ścisłym na drugi słupek. Omijamy pierwszy słupek. Robimy 3 oczka łańcuszka za słupek
i następnie 7 słupków na kolejnych słupkach. Zrobiłam 7 słupków, został mi jeden słupek na końcu i bardzo dobrze. Czyli ominęłam pierwszy słupek i nie przerabiam ostatniego słupka. Teraz przechodzę do oczek rozdzielających i tutaj będziemy robić 2 łuki po 6 oczek łańcuszka. 6 oczek łańcuszka, następnie pół słupek pod łuk z poprzedniego okrążenia w ten sposób. Ponownie 6 oczek. No i teraz 7 słupków. Pierwszy słupek z poprzedniego okrążenia omijamy, wbijamy się w kolejny i wyrabiamy 7 słupków. No i tą sekwencję cały czas powtarzamy w tym okrążeniu. I tak wygląda prawie skończone okrążenie, czyli na końcu robię 6 oczek łańcuszka, wbijam się w szczyt pierwszego słupka. I teraz będziemy kolejne okrążenia robić analogicznie, to znaczy będziemy zmniejszać ilość słupków, natomiast będzie nam się powiększać ilość łuków łączących te nasze grupy słupków. Tu mieliśmy 7 słupków, teraz będziemy mieć ich tylko 5, czyli znowu przechodzę oczkiem ścisłym do następnego słupka, omijam słupek pierwszy, robię 5 słupków, czyli 3 oczka za pierwszy słupek i jeszcze 4 słupki w kolejne słupki. Gotowe. I teraz ostatni słupek omijam, a robię 3 łuki z 6 oczek łańcuszka. Sześć oczek łańcuszka, pół słupek pod pierwszy łuk. 6 oczek łańcuszka ponownie. I pół słupek pod drugi łuk. I jeszcze raz 6 oczek łańcuszka. I przechodzę do następnego płatka mojego kwiatuszka, który już tu zaczyna się pokazywać. Omijam pierwszy słupek, narzut, wkłuwam się w słupek drugi i przerabiam 5 słupków w kolejne 5 słupków z poprzedniego okrążenia. No i zrobiłam 6 oczek łańcuszka na ostatni łuk. I wbijam się tutaj w szczyt pierwszego słupka. Przeciągam. Gotowe. No i ponownie kolejne okrążenie i znowu redukujemy liczbę słupków. Było 5, teraz będziemy mieć 3. Przechodzimy oczkiem ścisłym do kolejnego słupka. 3 oczka za pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki w kolejne słupki. Zwiększa nam się natomiast liczba łuków z 6 oczek łańcuszka. W poprzednim okrążeniu mieliśmy 3 łuki, w tym okrążeniu będzie ich 4. Będą 4. 6 oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk pierwszy. 6 oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk drugi. 6 oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk trzeci. No i ponownie 6 oczek. I przechodzimy do 3 słupków. Pierwszy omijamy. Wkłuwamy się w drugi. Robimy na płatku 3 słupki. Ostatni słupek nam zostaje i ponownie 4 łuki z 6 oczek łańcuszka. I dotarliśmy w ten sposób do ostatniego okrążenia.
to okrążenie kończę. Zrobiłam 6 oczek łańcuszka i wkłuwam się w szczyt pierwszego słupka. No i teraz przechodzę oczkiem ścisłym na słupek środkowy, czyli drugi z tych trzech. Robię 3 oczka łańcuszka za jeden słupek, a następnie łuki z 6 oczek łańcuszka. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pół słupek pod łuk. Wyrabiam zatem w tym okrążeniu jeden słupek na środkowym słupku z 3 słupków z poprzedniego okrążenia. Następnie łuki z 6 oczek łańcuszka, a więc znowu powiększa mi się liczba łuków o 1. No i moi drodzy, jest to ostatnie okrążenie naszej rozetki, naszego elementu. Tutaj jak widzicie doszłam znowu do płatka naszego kwiatka, a więc jeden słupek tu po środku. W tym miejscu. Gotowe. I znowu 6 oczek. W następnym elemencie, czy to brzeżnym, czy środkowym, w tym ostatnim naszym okrążeniu będziemy nasze elementy łączyć. I to Wam pokażę w następnej części filmu. Pierwszy element, ostatnie okrążenie, po prostu całe przerabiamy. No i tak prezentuje się gotowa środkowa rozetka. Tych środkowych rozetek w naszym bieżniku możemy mieć dowolną ilość. A powiększamy ich ilość w zależności od tego, jak długi chcemy mieć bieżnik. Natomiast brzeżnymi rozetkami zamykamy z 2 stron naszą serwetę. Jak zrobić brzeżne rozetki oraz jak elementy ze sobą połączyć, a następnie je obrobić, dowiecie się z następnej części filmu, na którą bardzo Was zapraszam. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.